Stolik mi dali, to się muszę odnaleźć. Gotowi na działanie Pana? Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wejść w ten czas słuchania słowa z odpowiednią postawą serca, ponieważ Jezus powiedział takie słowa do Samarytanki, która nie za bardzo wiedziała, o co chodzi w tym uwielbieniu Boga, która nie do końca wiedziała, o co chodzi w oddawaniu Bogu czci, czy chodzi o miejsce, które jest wyjątkowe, czy chodzi o jakieś inne rzeczy zewnętrzne. I Jezus powiedział jej takie bardzo ważne słowa, że przychodzi taka godzina i powiedział jej, nawet już jest, gdzie prawdziwi czciciele, czyli ci, którzy naprawdę będą wiedzieli, o co chodzi w uwielbieniu Boga, nie będą ograniczeni co do miejsca, co do rzeczy zewnętrznych, bo czasami w naszym życiu duchowym, zobaczcie, my bardzo mocno polegamy na rzeczach, które są od nas niezależne. To znaczy nasza wiara często jest oparta, czy nasze zachowanie jest oparte o to, co się dzieje dookoła. Pogoda nie ta, to nie przyjdę. Okoliczności w pracy nie te, więc nie będę Boga wielbił. Bo za co? Rzeczy się zmieniają i kiedy nie mamy właściwej postawy serca i kiedy nie mamy takiego ukształtowanego serca czciciela, człowieka, który uwielbia, który wie, o co chodzi w uwielbieniu, o co chodzi w relacji z Bogiem, wtedy gdzieś się gubimy i nie łapiemy tego, co Jezus powiedział do Samarytanki. Jezus jej powiedział, przychodzi godzina, nawet już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. To znaczy, że człowiek, który prawdziwie zna Boga i człowiek, który prawdziwie Go czci, człowiek, który naprawdę jest człowiekiem oddającym Bogu chwałę, nie będzie ograniczony, nie będzie związany rzeczami, które dzieją się dookoła. I dlatego dla nas, myślę, powinniśmy tak to rozumieć, ten czas, w którym jesteśmy, trudny czas dla świata, trudny czas dla ludzi szczególnie, którzy są poza Chrystusem, ale to jest dla nas najlepszy moment, by stawać w uwielbieniu, by stawać w miejscu oddawaniu Bogu chwały. I z tego miejsca uwielbienia wychodzi wszystko inne na zewnątrz. Amen? I powiem wam, że mamy w naszą wspólnotę w Skierniewicach, wspólnotę uwielbienia, która, jak sama nazwa wskazuje, uwielbia od bardzo wielu lat. I nauczyliśmy się takiej jednej lekcji. Myślę, że to jest coś, co położyło pewien fundament w moim życiu duchowym i bardzo mocno wierzę w to, że wszystko, co dzisiaj widzę i to, w co wszedłem przez te lata i ta cała posługa i te wszystkie odpowiedzi Boga na modlitwę, to wszystko zostało ukształtowane we mnie przez modlitwę uwielbienia. Wczoraj rozmawiałem z kimś i ktoś mnie pytał o moje świadectwo, że jak to było, że jak miałeś te 15 lat, ktoś mi powiedział, jak ja miałem 15 lat, to co miałem w głowie, a ty miałeś 15 lat i zacząłeś iść za Jezusem i to była pierwsza lekcja. Lekcja oddawania Bogu chwały, lekcja uwielbienia, że Bóg jest godzien uwielbienia, że Bóg potrzebuje, albo inaczej, my potrzebujemy uwielbienia po to, by zbliżyć się do Niego. Kiedyś, może z wami się dzieliłem tym obrazem, a jak nie z wami, to z kimś na pewno, pomyślałem sobie tak, że zobaczcie, wszechmogący Bóg mógł sobie stworzyć wszystko, co chciał i jak chciał. I kiedy czytamy w Słowie Bożym, że kiedy stwarzał niebo, stworzył to niebo miejscem chwały, miejscem uwielbienia. Kiedy czytamy w Apokalipsie, kiedy Jan miał objawienie, miał wizję, widział, co się dzieje w niebie, jest taki fragment, w którym czytamy, że tam ciągle jest oddawana chwała, ciągle jest wyśpiewywane święty, święty, święty. Jest ta niesamowita liturgia uwielbienia, ciągłe uwielbienie. I pomyślałem sobie taką rzecz, że skoro wszechmogący Bóg, który mógł zrobić wszystko, co chciał, uczynił sobie niebo właśnie w taki sposób, to znaczy, że musi to kochać. Jakbyś miał na koncie taką kasę, w sensie bez limitu, żebyś zrobił sobie dom, jaki sobie wymarzysz, to na pewno zrobiłbyś sobie taką chatę, że po prostu byś wracał tylko z fascynacją w sercu do domu. I się zachwycą, ale chatę zrobiłem. Bo miałem kasy po uszy. Bo mogłem to zrobić. I Bóg, który ma wszystko, który mógł zrobić wszystko, uczynił niebo pełnym chwały miejscem. I to jest tak niezwykłe, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że Bożym, ulubionym miejscem Boga, może tak powiem, ulubionym miejscem Boga jest miejsce uwielbienia.
bo Bóg sobie stworzył swoje własne niebo, swój własny dom właśnie jako miejsce uwielbienia. I jeśli chcemy, żeby ziemia stawała się podobna do nieba, jeśli chcemy, żeby niebo zstępowało na ziemię i żebyśmy przypominali choć trochę to, co dzieje się tam, a o to modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz, to potrzebujemy stać się ludźmi uwielbienia, a ludzie uwielbienia nie mają wakacji od uwielbienia. I to, kiedy staje się coraz bardziej stylem naszego życia, zaczynamy być takimi tubami, które takimi pośrednikami między niebem a ziemią, w dobrym tego słowa znaczeniu, że to my sprowadzamy Królestwo Boga na ziemię. Przez styl życia, którym jest uwielbienie. Przez modlitwę uwielbienia. I dołączamy do nieba. I myślę, że marzeniem Boga jest to, żeby w pewnym momencie ludzie przestali się orientować. Czy to jest niebo jeszcze? Czy to jest ziemia jeszcze? Czy to już jest niebo? I wiecie, to jest pytanie, które warto sobie postawić w naszych wspólnotach. Wczoraj mieliśmy niezwykłego gościa u nas na spotkaniu wspólnotowym, siostrę Judytę Pudełko, genialną biblistkę, także jak nie słyszeliście, to zachęcamy, bo ja zachęcam, bo naprawdę warto jej posłuchać. Kobietę zakochaną w Słowie Bożym. Kiedy już skończyła wczoraj nauczanie, już wychodziliśmy, pomodliliśmy się chwilę i zacząłem jej opowiadać trochę, bo zapytała o parę rzeczy we wspólnocie. Ja jej mówię, no bo ten człowiek tutaj, bo się zastanawiała, skąd mamy dwóch proboszczów na spotkaniu. Bo mamy dwóch proboszczów, jeden przyjeżdża od 3 lat, drugi jest proboszczem w naszej tej parafii, w której się spotykamy. I ona mówi, no to jest ciekawe, bo to tacy proboszczowie naprawdę, że przychodzą, że są co tydzień. Ja mówię, no 3 lat jeden, od początku drugi praktycznie. I tak zacząłem jej opowiadać, jak przyszedł pierwszy proboszcz, znaczy ten, który dojechał do nas. I przypomniała mi się historia, kiedy wszedł na nasze spotkanie, przyszedł z takim pragnącym sercem i powiedział, Marcin, pomódl się za mnie. Poszliśmy do biblioteki i kiedy pomodliłem się za niego w bibliotece, padł na podłogę i leżał przez 40 minut w bibliotece. Więc miałem nadzieję, że tylko nikt nie przyjdzie i nie będzie przeszkadzał. Wstał zupełnie innym człowiekiem i człowiekiem, który zaczął modlić się za chorych z wiarą i Pan Bóg zaczął uzdrawiać przez jego ręce. Potem rozmawialiśmy o drugim człowieku, który przyszedł na nasze spotkanie, ma niepełnosprawną córkę tych parę lat temu i mówi, przyjechał, bo usłyszał od tego proboszcza na homilii, że jest takie miejsce w Skierniewicach. I kiedy przyjechał, chciał się modlić za swoją córkę niepełnosprawną, przyszedł do modlitwy po uwielbieniu, gdzie Bóg już dotykał jego serca. On był takim, no, katolikiem, wiecie, niedoświadczonym wewnętrznie. I kiedy przyszedł, mówi, przyszedłem, żeby pomodlić się za córkę. A Bóg mnie tak dotknął, że wyszedłem z tego kościoła przemieniony. I od tamtej pory moje życie jest inne, zmienione. I on co tydzień jest na każdym wtorkowym spotkaniu z nową historią, kogo Bóg uzdrowił, kogo Bóg zmienił. Ostatnio mówił, jak zmienił Pan Bóg serce taksówkarza. Gość wszedł do taksówki i mówi, gość zaczął ciągle bluźnić. Bluźnił i nadawał tak, że mówi, ciężko było słuchać. I jeszcze cała taksówka była przeniknięta zapachem tytoniu. Mówi, jeszcze tak przeokropnie, że tam jechać nie dało. Mówi, nie zapłacę temu gościowi na końcu. I w pewnym momencie gdzieś on zaczął się dzielić swoim sercem, z tym taksówkarzem. I ten taksówkarz, kiedy już miał zapłacić taksówkarzowi pieniądze, on mówi, muszę panu powiedzieć, mam problem. I zaczął mówić mu o swoich problemach. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest taki zestresowany, spięty? I ten taksówkarz powiedział, proszę się za mnie pomodlić. I przypomniał mi się dzisiaj kolejny człowiek z naszej wspólnoty, który przyszedł. Prezes dużej firmy, nikt nie wiedział, kto to jest. Ja też nie, bo się nie znam za bardzo. I przyszedł jak normalny człowiek, bo jest normalnym człowiekiem, ale no mówię, cześć, cześć, jak tam się masz i w ogóle. Przyszedł pierwszy raz na uwielbienie, wyszedł do przodu po modlitwę, położyliśmy na nim ręce, 40 minut spoczynek na podłodze znowu. I wstał zupełnie innym człowiekiem. Dlaczego was męczę tymi historiami? Bo można by było mówić dalej. Bo kiedy wróciłem do domu, to jest czasami tak, że dzielisz się z kimś świadectwem, a potem wracasz do domu i nad tym myślisz. Dlatego warto jest mówić świadectwa. Ja czasami, jak skończę konferencję, to siadam, mówię, ale mnie Bóg dotknął. Wtedy wiem, że to nie ja mówiłem, ale Duch Święty. I wróciłem do domu, zacząłem myśleć nad tymi historiami i nad tym, jaki był wspólny mianownik, że ci ludzie przyszli do naszej wspólnoty i zostali natychmiast, nagle przemienieni.
I tak sobie pomyślałem, jakie to jest niezwykłe, kiedy nasza wspólnota, moja wspólnota, twoja wspólnota może stać się domem Bożym, do którego wchodzą ludzie, doświadczają obecności i chwały Pana i wychodzą przemienieni. I to nie jest twoja sprawka, twoja zasługa. To jest przywilej i łaska, że możemy od kilkunastu lat tworzyć to miejsce i te mury są przesiąknięte godzinami uwielbienia. Godzinami uwielbienia. Tysiącami ludzi, którzy przyjeżdżali, by spotkać Boga. Gdzie wiszą kule jako, wiecie, wota podziękowania. Człowiek kiedyś przyjechał z dwoma kulami praktycznie na morfinach i wyjechał zostawiając kule i morfiny. I już od tamtej pory, 2,5 roku, nie bierze tych środków przeciwbólowych, jest normalnym, funkcjonującym człowiekiem. Takie historie pokazują, że jeśli Bóg znajdzie ludzi na ziemi, którzy będą prawdziwie czcicielami według Jego serca, to ci ludzie będą sprowadzać Królestwo Boże na ziemię. I mnie się marzy, żeby każdy, kto wejdzie do naszej wspólnoty, na nasze spotkanie, by mógł doświadczyć spotkania z Bogiem w duchu, bo to spotkanie odbywa się w duchu. Jezus powiedział to do Samarytanki. Bo tak wielu z nas liczy jedynie na te zewnętrzności. Ilu z nas wydaje kupę kasy, żeby pojechać na jakieś pielgrzymki tysiące kilometrów do różnych cudownych miejsc. I ja nie twierdzę, że to jest złe. Zrozumcie mnie dobrze. Uważam, że to jest super. Sam bym do kilku pojechał. Na razie nie miałem kiedy. Żeby zobaczyć, poczuć duchowo to miejsce i być tam. Ale jakby to było, gdyby w każdym mieście, w każdej parafii, w każdej wspólnocie było takie miejsce, gdzie Bóg naprawdę, realnie przemienia życia ludzi i że twoja wspólnota staje się celem pielgrzymek. Bo ludzie wiedzą, że jest tam obecność Boga. Nie w teorii, ale historie ludzi potwierdzają to i jeden po drugim, przychodząc tutaj mówią, nie mamy wątpliwości, że Bóg tu jest. I myślę, że to jest coś niezwykłego, to jest coś, co jest pragnieniem Boga. I takie pragnienia rodzą się w sercach ludzi, którzy są serce w serce z Jezusem, by ziemia, po której chodzimy, stawała się coraz bardziej jak niebo. Amen? I to jest naprawdę realne i to jest naprawdę możliwe i te świadectwa, myślę, to potwierdzają. Chciałbym odnieść się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, który dzisiaj był w pierwszym czytaniu. Myślę, nie będę mówił długo, ale trochę myślę w tym kierunku, w którym zacząłem. W Dziejach 17 rozdziale czytaliśmy o świętym Pawle. To jest 15-16 werset, o tym ksiądz Mateusz mówił, że ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. To jest zdanie, które pokazuje, co w sercu miał Paweł. Wiecie, znacie tą duchową zasadę. Wiecie, że Bóg bardziej patrzy na to, co masz w sercu, niż na to, co jest jakimś zewnętrznym pozorem. Bóg nie jest jak człowiek, który patrzy i ocenia po ludzku. Bóg patrzy w serce, Bóg widzi w serce, Bóg ma tą zdolność. I znowu, ludzie, którzy są blisko Boga, też mają tę zdolność. Jesteśmy ludem proroczym od chrztu. To znaczy, że możemy widzieć, jak widzi Bóg. Możemy słyszeć rzeczy, które Bóg chce do nas powiedzieć. Możemy w swoim sercu odczuwać rzeczy, które odczuwa Bóg. Są takie momenty, kiedy modlisz się za kogoś i nagle twoje serce zalewa takie współczucie, że ty wiesz, że to nie jest twoje. Są takie miejsca, do których idziesz i nagle w duchu cię odpycha. Mówisz, ja nie pójdę tam. Nie wiesz dlaczego, ale w twoim duchu masz takie odczucie. To jest życie w duchu. I zobaczcie, jak fascynująca by się stała nasza przygoda z Bogiem, gdybyśmy zaczęli żyć w duchu. Oddawać cześć w duchu, mieć relacje z Bogiem w duchu, uwielbiać Boga w duchu. To jest życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym, gdzie Duch Święty tobą kieruje. On mówi, gdzie idziesz. On wskazuje ci, on ci daje
daje wskazówki, które odczytujesz dzięki wierze. To jest fascynujące życie chrześcijanina. Czy takie życie już masz? Bo jest pewne ryzyko, o którym chcę powiedzieć, że wpadniemy w iluzję życia chrześcijańskiego. I o tym czytamy w Dziejach 17 dalej, 22 i 23 werset. Paweł zaczął mówić, kiedy stanął na środku Areopagu, do ludzi bardzo inteligentnych, do ludzi uczonych, do ludzi, wiecie, no mądrych. Mieli napakowane głowy różnymi ideami, różnymi możliwościami. Areopag to było takie miejsce, gdzie przychodzili nowinkarze i mówili ciągle nowe rzeczy. I każdy sobie mógł wybrać coś, co mu pasuje. I nagle znalazł się tam Paweł. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. To jest bardzo ciekawe zdanie. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. To jest pewne ryzyko w naszym duchowym życiu, że możemy być jak ludzie, którzy żyli wtedy tam w Atenach, którzy byli, jak pisze Paweł i mówi Paweł, bardzo religijni, patrząc z różnych stron. Paweł przechodził, burzył się w swoim sercu oczywiście, bo był zazdrosny o Boga, jedynego Boga. I czytamy, że on widział te wszystkie bałwochwalstwa dookoła. Widział, jak wielu bogów czczą. I mówi, widzę, że jesteście bardzo religijni. Ale ta religijność była czymś bardzo zewnętrznym. Ta religijność była czczeniem czegoś, kogoś, nie wiadomo nawet, kogo oni nie znali. I to jest definicja takiej sfałszowanej religijności, w którą bardzo łatwo wpaść. Może się okazać pod koniec życia, że człowiek całe swoje życie był bardzo religijny, był zaangażowany w czczenie, oddawanie chwały czemuś albo komuś, kogo nie znał. I Paweł mówi, nie tędy droga. Prawdziwe bycie czcicielem Boga polega na tym, że ty czcisz, ty uwielbiasz kogoś, kogo znasz, kogoś, kogo poznałeś. Nasze uwielbienie ma wartość, to wyśpiewywanie pieśni, nasze uwielbienie ma wartość wtedy, kiedy oddajemy chwałę, wyśpiewujemy pieśni, które dla nas coś znaczą. Jeśli wyśpiewujesz tekst pieśni, które dla ciebie nic nie znaczą, które ciebie w ogóle nie poruszają, nie mają dla ciebie wartości, to wiedz, że Boga takie uwielbienie też nie poruszy. Kiedyś takie zdanie usłyszałem, jeśli twoja modlitwa nie porusza ciebie, to na pewno nie poruszy Pana Boga. Miałem takie modlitwy w życiu, w których wiem, że Bóg był poruszony. Bo czułem to w swoim sercu, bo moje serce było poruszone i wiedziałem, że Boże serce jest poruszone i Bóg daje mi znać, że On przyjął tę modlitwę. Są takie modlitwy, że wiesz, że Bóg je przyjął. Chociaż przez wiarę wiesz, że każdą przyjmuje. Ale są takie wyjątkowe momenty intymności z Bogiem. I właśnie, kiedy wchodzisz w tę intymność, kiedy wchodzisz w tą bliską zażyłość z Bogiem, zaczynasz mieć takie historie, które są przedziwne. Zaczynasz funkcjonować w takiej rzeczywistości gdzieś duchowej, że odbierasz rzeczy, które przez całe swoje życie, mimo że religijnie gdzieś tam byłeś ustawiony, nie miały miejsca w twoim życiu. Jakiś czas temu, bo teraz w czasie pandemii, powiem wam, jest tyle potrzeb i tyle telefonów ludzi. Ja generalnie jestem od paru tygodni na etapie, że nie ogarniam i ciągle jestem w plecy z czymś, co komuś powiedziałem, że zrobię dzisiaj. Jestem na 3 dni wstecz, bo nie wyrabiam fizycznie. Próbuję dzwonić, odzwaniam, jestem gdzie tam, wiecie, naprawdę są różne poważne sytuacje. I zadzwoniła do mnie kiedyś jedna młoda dziewczyna, żebym pomodlił się za jej mamę. Miałem pomodlić się za jej mamę, która jest w szpitalu, która jest na jakimś intensywnej terapii, jest z nią bardzo, bardzo poważnie.
No i modliliśmy się. I ona następnego dnia pisze: Marcin, dziękujemy Ci bardzo z całą naszą rodziną, ale czy możemy się jutro pomodlić znowu? Ja mówię: wiesz, jedyny czas, kiedy będę chociaż chwilę wolny, to jest 23:30 po całym dniu. I ona mówi: no to mi pasuje. No to mówię: okej, okay, jak to mi pasuje. A naprawdę gryzłem się w język, że mi nie pasuje, bo już chciałem odpocząć. I mówię: no dobra, to się pomodlimy. I to była naprawdę ofiara. I to są, słuchajcie, to jest lekcja, którą warto zapamiętać. Jeśli wiesz, wyłapujesz ten moment, gdzie składasz z siebie ofiarę, to się spodziewaj, że Bóg coś zrobi, coś szczególnego. Bóg odpowiada w szczególny sposób na szczególne modlitwy, które ciebie kosztują. Jeśli zastanawiasz się, co zmienić w swoim życiu, żeby zacząć widzieć więcej niż widziałeś do tej pory, zacznij modlić się bardziej niż do tej pory. Zacznij szukać Boga bardziej do tej pory. Zacznij dawać Bogu czas bardziej niż do tej pory. Zrób ekstra czas, 2:15 w środku nocy. Dlaczego? Bo nigdy tego nie zrobiłeś, a to będzie cię kosztowało. Zrób coś ekstra. Ja miałem najlepsze modlitwy w środku nocy. W swoim chyba życiu. Bo mi się nie chciało i to było dla mnie trudne i musiałem się tam ostro naprawdę wykręcać, żeby do łóżka z powrotem nie wpaść po 5 minutach. I żeby nie wpaść na pomysł, że będę modlił się przy zamkniętych oczach, bo budzę się o 8:30 bez budzika na siedząco. I cały dzień będą bolały mnie plecy. No już znam to. I wiedziałem, że muszę do tej dziewczyny oddzwonić, że będę się z nią modlił. I tak odkładałem, bo sobie tak drzemałem co 5 minut. To są te momenty, jak stawiasz budzik co 3 minuty, nie? Żeby cię budził. I mówię: dobra, dzwonię. I zaczęliśmy się modlić. I ta dziewczyna była w szpitalu, lekarze wpuścili ją do jej mamy, była tam ze swoją siostrą. I w trakcie modlitwy zacząłem się orientować, że wypowiadam słowa, które nie są moje, bo ja bym na to nie wpadł, szczególnie o tej porze. I zacząłem modlić się i prosić Boga. Powiedziałem: Panie, proszę Cię, przyjdź ze swoją obecnością do tej sali, do tego szpitala. Przyjdź w szczególny sposób. Przyjdź i daj tym ludziom w tej sali doświadczyć zapachu Twojej obecności. Tak się pomodliłem, mówię: co ja powiedziałem? I mówię: to jest jakaś dziwna modlitwa, ale mówię: dobra, idziemy. I skończyliśmy się modlić i jest cisza w słuchawce. Wiedz, że coś się dzieje. I pytam, co się stało. Że nic nie mówicie. A one zaczynają, dziewczyny, gdzieś tam wciągać mocno powietrze i szlochać. I one mówią: wiesz, bo dzisiaj koło południa modliliśmy się, lekarz wpuścił całą naszą rodzinę, bo było już naprawdę poważnie. I modliliśmy się i w trakcie modlitwy, nikt tego nie wiedział, w trakcie modlitwy w sali pojawił się zapach. Tak intensywny, najpiękniejszy zapach, jaki w życiu czuliśmy. Najpiękniejsza perfuma, jaką można sobie nigdy nie mieliśmy, nie czuliśmy takiego, zapachu. I nagle przez sekundę cała sala napełniła się tym zapachem, że wszyscy z mojej rodziny mieli łzy w oczach, bo zaczęliśmy patrzeć, czy to z korytarza, czy to z nie wiadomo skąd, czy to gdzieś się skądś ulotniło, znikąd się nie ulotniło. I nawet mama, która miała tlen pod maseczką, to czuła i miała łzy w oczach. I teraz, kiedy zacząłeś się modlić, mówi: ja wiem i dziękuję Ci za to, bo ja wiem, że to był Jezus. Ten najpiękniejszy zapach na świecie, to był zapach Jezusa. I w tym momencie wszyscy się dowiedzieli, że Jezus ma zapach. Najpiękniejszy zapach nieba. I ktoś, kto nie ma relacji z Bogiem, powiedziałby: herezję głosisz. Ale człowiek, który chodzi z Jezusem codziennie, stara się z Nim żyć, który ociera się w Nim, kiedy idzie ramię w ramię, kiedy wchodzi w Jego przytulenie, kiedy się modli, taki człowiek zaczyna przesiąkać tym zapachem nieba. I czasami Bóg daje ci taką łaskę, że ty fizycznie możesz mieć doświadczenie nieba. O tym dużo pisze Święta Teresa Wielka, Święta Teresa od Jezusa.
warto poczytać jej zapiski. Ona mówi o takich momentach w kontemplacji, kiedy człowiek zaczyna kosztować i kiedy Bóg mu daje, kiedy człowiek jest wierny w kontemplacji Słowa Bożego, w medytacji Słowa Bożego, kiedy zaczynasz wchodzić w to Słowo. Są takie momenty, szczególne momenty, gdzie Bóg ci daje skosztować. I to, co duchowe, staje się materialne, to, co duchowe, staje się rzeczywiste. I ty nagle zaczynasz żyć z innej perspektywy. I słowo, które do tej pory było dla ciebie martwe, suche, które było dla ciebie po prostu jak inna każda książka, zaczyna być czymś żywym, czymś prawdziwym, czymś, co jest tak realne, że nie chcesz czytać czegoś innego. I wiecie, te początki naszego życia z Bogiem często są tak bardzo ekstremalne, radykalne, bo twój duch się budzi, bo zaczynasz ten duch, który nigdy nic nie czuł, nagle zaczyna czuć, nagle zaczyna ci smakować to, co się dzieje na Eucharystii. Ja miałem takie pierwsze moje zakochanie w Bogu po nawróceniu, zakochałem się w Eucharystii. Ja codziennie po prostu z paniami tamtymi starszymi chodziłem na 18, już byłem tu kandydatem do seminarium, bo to wiecie jak jest. Ale po prostu mój duch żył, ja otwierałem oczy, mówię, dlaczego ja tego nie widziałem wcześniej? Duch Święty ożywił to we mnie. I później, im dalej idziemy, nasz duch karmi się coraz bardziej i bardziej. I jest takie ryzyko, że w pewnym momencie możemy przywyknąć, może nam się to jakoś tak wydać takie powszednie. Przestajemy karmić naszego ducha. I stajemy się ludźmi letnimi, czyli ludźmi, którzy są z pozoru religijni. I święty Paweł mówi, ostrzega, mówi, są takie sytuacje w życiu, gdzie człowiek zaczyna w duchu, a kończy w ciele. To znaczy zaczyna w takim doświadczeniu Boga, w byciu z Bogiem, w kosztowaniu, smakowaniu Boga, a później gdzieś życie go wciąga. I to jest taki wykrzyknik, którym potrzebujemy widzieć, że nie możemy wpaść w coś takiego. I co jest kluczem, by nie wpaść w taki marazm duchowy? Twoja codzienna relacja, intymna relacja z Jezusem, nie ma innego klucza. Wiecie, im dalej idę z Jezusem, tym bardziej mnie to zdumiewa, że odpowiedzi na moje pytania, na zasadzie co zrobić, jak wyjść dalej, jak wyjść głębiej, są coraz bardziej proste. Bądź w Jezusie, bądź w modlitwie, bądź w relacji każdego dnia, bądź w Jego Słowie każdego dnia. I kiedy robisz sobie pod koniec tygodnia rachunek sumienia z ostatnich 7 dni, to orientujesz się, że ty w tych najprostszych rzeczach nie byłeś wierny. I naprawdę wierzę, że Duch Święty chce nas trochę dzisiaj obudzić, chce pokazać, jak piękny jest Jezus. Dziękuję bardzo. Chcę pokazać, jak piękny jest Jezus i chcę pokazać, jak bogate jest niebo w rzeczy, które Bóg chce nam dać. I to jest coś niezwykłego. Czcicie to, czego nie znacie. Paweł mówi te same słowa, które wypowiedział Jezus do Samarytanki. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Dlatego nasz kult jest prawdziwy. Dopiero kiedy masz relację z Jezusem, możesz być człowiekiem, który prawdziwie wielbi Boga. Gdzie to modlitwa, to uwielbienie będzie przyjęte. I wiecie, że może zdarzyć się tak, że na tej sali są osoby, których uwielbienie dotknie serca Boga, a będą tu osoby, przepraszam, że akurat tu pokazuję, których uwielbienie po prostu wyfrunie z tego miejsca, nie poruszając nic w sercu Pana Boga. I czy tu chodzi o dźwięki zespołu, które będą wydawane? Gdzieś z instrumentów? Czy chodzi o pieśni, które będą rzucone na rzutniku? No nie. Chodzi o to, czy twoje serce jest sercem czciciela. Jak sobie odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj? Myślę, że ja bym sobie zadał takie pytanie. Kiedy ostatni raz zrobiłem coś dla Boga, co było kosztowne, coś, co było jakąś ofiarą, coś, co mnie kosztowało, coś, co było ponadprzeciętne, tylko dlatego, żeby zrobić to dla Niego. Bo jeśli są takie momenty w naszym życiu, kiedy dajemy ponad przeciętną, ponad średnią,
czy to będzie twój czas modlitwy, kiedy nikt cię nie widzi, czy pójdziesz komuś głosić Jezusa, kiedy nikt cię nie widzi, a ciebie to kosztuje, bo dawno tego nie robiłeś. To są właśnie odpowiedzi na to pytanie, czy Jezus jest dla ciebie kimś, kogo czcisz prawdziwie. Dla kogo się spalasz, komu dajesz, bo kiedy będziesz takim człowiekiem, będziesz widział naprawdę niezwykłe odpowiedzi na modlitwę. I pamiętam, jak siedziałem kiedyś, poszedłem do takiej restauracji w Skierniewicach przy moim domu na obiad i zamówiłem sobie właśnie coś do zjedzenia. I kiedy poszedłem tam coś zjeść i tak się trochę modliłem, trochę tam sobie coś czytałem, coś przeglądałem, nagle wchodzi do tego lokalu chłopak z jakimś tam kolegą, który był po prostu miał coś z nogą i był o dwóch kulach, czy o jednej, czy o dwóch kulach. I tak spojrzałem, wiecie, już od razu pierwsza myśl, chory, mogę się pomodlić, ale wtedy nagle do głowy przychodzą myśli typowe, a weź ty zjedz obiad, człowieku, masz wieczorem spotkanie, uspokój się, wieczorem pouwielbiasz, teraz to sobie zjedz, uspokój się, musisz odpocząć, przecież no nie można ciągle służyć, nie? I tak siedzę, oni tam siedzą, ja czekam na obiad, się przedłuża. I pomyślałem, właśnie zadałem sobie to jedno pytanie, a kiedy ostatni raz zrobiłem coś takiego dla Jezusa, tylko dlatego, żeby pokazać Mu, że Go kocham? Coś ekstra, na zasadzie tylko dla Niego, nikt o tym teraz nie wie. I zrobiłem coś, wiedząc, że będzie mnie to kosztowało i być może zaraz stracę twarz. Na zasadzie tylko, kiedy ostatni raz? Bo ile o tym można gadać? Kiedy ostatni raz to zrobiłem? I mówię, dobra, idę. A co mi tam? I podszedłem i zacząłem się modlić. W sensie powiedziałem najpierw, że kim ja jestem, co ja robię i o co mi chodzi. A oni akurat czekali, więc nie mogli uciec, bo na obiad. I mówię, wiecie co, no modlę się za chorych, w ogóle widzicie, normalny jestem, nie chcę wam nic zrobić. Jak masz problem, powiedz, czy masz problem ze swoją nogą? On mi powiedział, mówię, daj mi 30 sekund, czy mogę się pomodlić za twoją nogę i powiesz mi po 30 sekundach, czy coś się dzieje. Układ stoi, jest okej? Okay? No okej. Okay. No i zacząłem się modlić w tej całej restauracji. Modliliśmy się pierwszy raz. Nic wielkiego się nie stało. Za drugim razem ten chłopak zaczął czuć mrowienie w swojej nodze, coś zaczął odczuwać. On był w jakimś takim dość solidnym stabilizatorze, więc nie można go było tak za łatwo zdjąć. Więc pomodliliśmy się za trzecim razem. Powiedział, że jest lepiej jak było, jest ta ruchomość większa, ale mówi, nie może więcej sprawdzić teraz. Więc go po prostu pobłogosławiłem. Powiedziałem na koniec niego, że Pan Jezus go bardzo kocha. Zbiłem z nim piątkę i poszedłem, wróciłem do swojego stolika. No i wróciłem do stolika, oni tam zjedli. Wszystko się skończyło. I na koniec pamiętam, że dostałem taki podwójnego kotleta. I się zastanawiam, o co chodzi? Okazało się, że już tam w kuchni zaczęli coś tam gadać. To pod moim blokiem znają mnie trochę. I pani, która była w kuchni i zrobiła mi podwójnego kotleta, chciała, żebym się pomodlił za jej dziecko, które gdzieś tam jest chore w domu. I potem nagle zapatoczyła się na następnym obiedzie kobieta, która była tam kelnerką, miała problem z ramieniem, pomodliłem się za jej ramię i ona była bardzo otwarta, bo widziała wtedy tamtą akcję. I pomodliłem się za nią i Pan Bóg uzdrowił jej ramię. I od tamtej pory tam przychodzę, wiecie, mamy dobre układy, szefowie chcą, żeby się modlić za nich i żeby Pan Bóg pobłogosławił ich biznes. I generalnie naprawdę Bóg otworzył drzwi do miejsc, które były do tej pory gdzieś takie, no nie wiadomo. Co potrafi zrobić jeden bezinteresowny gest względem Boga? Co potrafi zrobić ta jedna ofiara, którą składasz w relacji, która jest dla ciebie ważna? Ona otwiera drzwi. To są duchowo otwarte drzwi do wielu kolejnych rzeczy, które Bóg dla ciebie przygotował. I zachęcam was w waszym życiu duchowym do takich właśnie ekstra akcji. Święty Ignacy z Loyoli mawiał, że kiedy chcecie się skończyć modlitwę i masz taką pokusę, by ją skrócić 15 minut, zrób coś, co nazywał agere contra, czyli przedłuż modlitwę o 15 minut. I wiecie, co z doświadczeniem modlitewne pokazuje? Że te 15 minut ekstra jest najlepszym czasem z całej półtorej godzinnej modlitwy. Zrób coś ekstra dla Jezusa, ale uwaga, z Jezusem. To nie jest tak, że Bóg zasiądzie przy ladzie i mówi, no zobaczymy go zaraz. Da radę czy nie? On daje ci łaskę, on daje ci siły. To jest niezwykłe w Jezusie. Że on cię gdzieś posyła i mówi, dobra, ale ja ci pomogę.
ty potem to zrobiłeś, myślisz, że jesteś taki kozak, a to jego łaska. I naprawdę, jak sięgam sobie pamięcią gdzieś tam wstecz, praktycznie za każdym razem, kiedy robiłem coś ekstra dla Boga, odpowiedź z nieba była tak mocna, że pamiętam ją do dzisiaj. I to jest zachęta, wierzę, która też płynie z tego słowa i też przestroga, abyśmy nie wpadli w religijność, w czczenie kogoś, kogo nie znamy, bo w pewnym momencie twojego duchowego życia możesz wpaść w coś takiego, że zaczniesz bardziej robić niż być. Kiedy zaczynasz bardziej robić dla Boga niż być z Bogiem, to wpadasz w religijność. Twoje gesty stają się pozorami, w których nie ma mocy i nie ma namaszczenia Bożego. Ale kiedy stajesz się człowiekiem, który ma relacje, ma intymność, ma przyjaźń z Jezusem i z tej intymności wypływają gesty, z zewnątrz wygląda to tak samo, ale dopiero to porusza niebo i niebo odpowiada na twoje modlitwy. Stajesz się człowiekiem uwielbienia. I żeby długo nie ciągnąć tematu, to była lekcja, którą przeszedł Paweł. Bo czytamy, kiedy kończy się ta historia na Areopagu, Paweł idzie gdzie? Pamiętacie to z czytania? Idzie do Koryntu. I w Koryncie, kiedy też czytamy w ogóle list do Koryntian, Paweł widać, że przechodzi pewną metamorfozę w umyśle, bo na Areopagu, nie oszukujmy się, nie poszło najlepiej. Parę osób poszło za nim. Dla wielkiego ewangelizatora parę osób poszło za Jezusem, no, tak średnio, nie? I Paweł mówi, tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, i stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jaka transformacja w Pawle, który idzie na Areopag, idzie do miejsca, gdzie spotykają się ludzie po prostu inteligentni i Paweł mówi, to im tak to wytłumaczę. Jak im próbował tłumaczyć, to tak się skończyło, jak się skończyło. Paru poszło za Jezusem, paru uwierzyło, a reszta powiedziała, posłuchamy cię następnym razem. I kiedy ten sam fragment byśmy przeczytali w Biblii pierwszego Kościoła, chciałbym wam przeczytać, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, pierwszy werset. I ja, bracia, przychodząc do was, nie przyszedłem, aby jakąś błyskotliwością mowy lub erudycji głosić wam tajemnicę Boga. Paweł, który chwilę wcześniej właśnie błyskotliwością i erudycją, bo Areopag to było miejsce dla właśnie ludzi, którzy tym się szczycili. Mówi, nie przychodzę do was w ten sposób, już nie w ten sposób. Nie uważałem bowiem, że między wami znam się na czymkolwiek innym, jak tylko na Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Ja sam stanąłem przed wami z niedołęstwem, ze strachem, z wielką tremą. Mieliście takie momenty, kiedy głosiliście, że stawaliście przed ludźmi i się wam nogi trzęsły? Myślałeś, Boże, zejdę zaraz. Zobaczcie, to jest ten wielki Paweł apostoł, wielki ewangelizator, wielki w historiach, które słyszymy. Gość tutaj, pamiętacie historię z Dziejów? Przedłużało się głoszenie Pawła. Tak się przedłużyło, że gość, który zasnął w oknie, spadł na ziemię i się zabił. Paweł mówi, spokojnie. Poszedł go, wskrzesił, wrócił, gadał dalej. Okazuje się, że Paweł też miał momenty, że zamulał w swoim głoszeniu. Że to nie był taki Paweł z kapslokiem. I on sam o sobie pisze. Ja sam stanąłem przed wami z niedołęstwem, ze strachem, z wielką tremą.
Moja natomiast wymowa i moje orędzie nie z powabnymi słowami erudycji, lecz z ukazaniem mocy ducha. Także wiara wasza powstała nie dzięki erudycji ludzkiej, lecz dzięki mocy Boga. Jak dzisiaj mocno potrzebujemy, by wiara, którą głosimy, była demonstracją mocy, a nie ludzkiej inteligencji. Żebyśmy zdradzali do Królestwa Bożego ludzi na podstawie doświadczenia Boga, które jest doświadczeniem mocy Chrystusa, a nie jedynie intelektualną rozkminą, dlaczego mam wierzyć, żeby to jedynie wytłumaczyć, a w środku pusto. My dzisiaj potrzebujemy wrócić do takiego głoszenia i powiem wam, każdy, kto będzie głosił, ja naprawdę tak to widzę, każdy, kto głosi, będzie miał doświadczenie swojej słabości. Żeby kiedy objawi się moc Boża, żebyś nie pomyślał, że to ty. Pojechałem kiedyś na Śląsk, żeby głosić Słowo Boże i wiecie, to była chwila po Stadionie Narodowym, dziesiątki tysięcy ludzi, w ogóle działo się. Jadę, mówię, mam do setki gimnazjalistów powiedzieć, czy tam licealistów, generalnie bierzmantów. Miałem powiedzieć świadectwo. I myślę sobie, a po co się będę w ogóle przygotowywał? No, ze stadionu wróciłem dopiero, więc nie będę się tu jakoś tam się na coś przygotuję dalej, a tu jakoś poleci. No i tak to było, msza się kończy, wychodzę, biorę mikrofon, staję przed nimi, pusto w głowie, cały się trzęsę, mówię, kurde, co jest? I miałem powiedzieć świadectwo Duchu Świętym i powiem wam, wymęczyłem te 30 minut i naprawdę się zastanawiałem, czy ja tego nie skończę szybciej, bo dla mnie to był dramat. I na koniec powiedziałem, mówię, dobra, wiecie, to pomódlmy się do Ducha Świętego, żeby przyszedł. No i ci młodzi wstali i zacząłem przyzywać Ducha Świętego, już w takim naprawdę z ulgą, że już skończyłem. I nagle, wiecie, w tym kościele słychać tylko fu, 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 fu. Patrzy i bierzmowani, nie? W ławki. Nagle z tyłu patrzy, że coś się dzieje na tyle kościoła, bo kościół był dość duży i bierzmowani uciekają z ławki. Pytam, co się dzieje? I nagle jakiś demon zaczął wychodzić z krzykiem z tyłu, z kościoła. I mówię sobie, no to bierzmowani będą chociaż pamiętać, że lepiej być w kościele niż poza. To już jeden jest taki dowód. I słuchajcie, na koniec, kiedy modliliśmy się o przyjście Ducha Świętego i kładliśmy ręce na tych bierzmowanych, na 100 osób 90 kilka miało spoczynek w Duchu Świętym, płacząc i doświadczając obecności Boga jak nigdy w życiu. I dzień później ksiądz mi powiedział, to był ich jedyny temat dzień później w szkole. Co się działo w kościele? Dobrego. Jeśli ograniczymy dzisiaj Boga do inteligencji i nie twierdzę, że to jest złe, też mnie dobrze zrozumcie, bo lubią firmy kręcić z wycinków. Sam poszedłem na teologię, żeby się trochę inteligencji tutaj poszerzyć swoje, tak. Jacek mi gratuluje, bo też jest. Tak, dokładnie. Sam uważam, że poznawać Boga intelektualnie to coraz większa dla mnie frajda, bo potem czytasz, patrzysz to wszystko i mówisz, jakie to jest poukładane, niezwykłe. Ale jeśli zostawimy nasze poznanie Boga i ograniczymy je jedynie do umysłu, to gdzieś się miniemy z tym, co mówi Paweł, który stanął przed tymi wszystkimi ludźmi z niedołęstwem, ze strachem, z wielką tremą. Ale to sprawiło, że objawiła się moc Boża. I ta moc Boża dała nawrócenie. Ta moc Boża uzdrawiała. Ta moc Boża uwalniała. I czytamy, że przez całe dzieje apostolskie te rzeczy się dzieją. Tym się z wami chciałem podzielić, bo to mnie bardzo gdzieś porusza. I to jest życie, którym sam chcę żyć. I też wiem, że bywają takie momenty, że do ideału daleko.
są takie modlitwy, że sobie potem myślę, jakie to było niesamowite, a kiedy zaczynam się tym chwalić wśród znajomych, to potem przez kolejny miesiąc nie jestem w stanie się pomodlić. Potrzebujemy pokory i potrzebujemy uniżenia i potrzebujemy naprawdę wejść z takim sercem w relację z Panem, bo to, czego ludzie nie widzą, Bóg widzi. To, co w ukryciu, za to będziesz nagrodzony. Jeśli dasz z siebie to, co cenne, zaczniesz doświadczać, że Pan mówi przez ciebie, Pan działa przez ciebie i daje ci doświadczenia, takie jak to doświadczenie zapachu Jezusa. Jest dużo więcej niż to, co widzieliśmy, niż to, czym się z wami dzisiaj podzieliłem. I sam czekam na takich ludzi, którzy kiedy będą mówić świadectwa, będę mówił, ja też tak chcę. Amen. Więc za moment będziemy się modlić o uzdrowienie. Chciałem wam tylko powiedzieć i podzielić się z wami też kilkoma świadectwami, żebyśmy też wiedzieli, że Bóg działa od tego naszego spotkania poprzedniego do teraz. Też dostaliśmy wiele świadectw. Też kilka z nich chciałbym powiedzieć i się nimi z wami podzielić. Było takie świadectwo po naszej ostatniej tutaj wspólnej posłudze. Ktoś napisał o młodym chłopcu, Szymonie. W ostatnim czasie zdiagnozowano u niego przewlekłe zapalenie uszu. Dwóch specjalistów zaleciło drenaż uszu, chirurgiczny zabieg laryngologiczny. Kiedy podczas modlitwy ksiądz Mateusz mówił o osobie z problemami z zatkanymi uszami, która nie słyszy w sposób poprawny, od razu pomyślałam, poczułam, że to chodzi o tego Szymona, młodego chłopca. W kolejnych dniach nie działo się nic nadzwyczajnego. Szymek w dalszym ciągu uskarżał się, że gorzej słyszy. Poprosiłam siostrę, aby przed zabiegiem jeszcze raz udali się do lekarza. Dziś dostałam telefon. Podczas badania lekarskiego lekarz stwierdził, że uszy są całkowicie zdrowe, a słuch doskonały. Także chwała Panu za to. Możemy uwielbić Pana Jezusa klaskami. Też było drugie świadectwo, że podczas modlitwy online, tej samej modlitwy, zniknął ból, który był w dłoni, w palcach prawej ręki przy zginaniu, który trwał już przez kilka ładnych lat, także od tamtej pory ta dłoń jest uzdrowiona, ból, tak jak ten ktoś napisał, trwał kilka lat, także chwała Bogu za to. Ja też miałem takie świadectwo, które dostałem. Modliliśmy się za panią, która miała guzy. Te guzy były w płucach i gdzieś w żuchwie w okolicach. I po tamtej modlitwie tydzień później pojechała na badania i kilka już badań potwierdziło, że te guzy zniknęły, także już ich nie ma. To wszystko się działo od naszej ostatniej modlitwy i dlatego to jest tak ważne, by o tym mówić, bo wierzę, że jeśli mówimy o tym, co Bóg uczynił ostatnio, możemy dzisiaj zbudować coś nowego na tym fundamencie. Nie zaczynać od zera. Nie zaczynać od tego, co Pan Bóg uczynił czy nie uczynił. On już uczynił. I dzisiaj zaczynamy modlitwę o uzdrowienie z miejsca, w którym już wiemy, że Pan zadziałał. Amen? I też jest jeszcze jedno takie wyjątkowe świadectwo. Wojtek, jakbyś chciał powiedzieć o tym małżeństwie? Bo to jest takie trochę z innej bajki, ale właśnie to pokazuje, jak Bóg działa na wiele różnych sposobów. Tak, właśnie przed tym spotkaniem dostałem wiadomość, że od osoby, która rok temu kontaktowała się i opowiadała ze mną i opowiadała świadectwo o małżeństwie, które miały problemy w relacjach ze sobą i na Dareniowej ulicy w Warszawie mieliśmy posługę z Marcinem, gdzie mieliśmy takie precyzyjne dosyć słowo poznania, że jest małżeństwo i kobieta z trójką dzieci, którą mąż zostawił właśnie tego dnia. I wypowiedzieliśmy te słowa i akurat była ta osoba, która modliła się za te osoby i poszła z tym świadectwem do tego domu. I to, co było tam problemem, odeszło. To małżeństwo do tej pory, od tamtego dnia jest naprawdę we wspaniałej relacji i ta osoba powiedziała, że Bóg jest w stanie zmienić serca
i to, co dzieli, naprawić i stworzyć na nowo. Więc chwała Panu za to i wierzę, że to też nie jest przypadkiem, że dziś to słyszymy i mam naprawdę głębokie przekonanie w sercu, że Bóg będzie chciał czynić to samo. Przychodzić do małżeństw, które mają problemy, gdzie jest jakiś podział, gdzie jest kłótnia, gdzie jest rozłam, ta przepaść między nimi, wierzę, że będzie dziś po prostu wypełniona mocą Bożą, miłością Bożą i że Bóg będzie jednoczył małżeństwa i ten podział i tą kłótnię. I ja ogłaszam już teraz, niech to odejdzie w imię Jezusa Chrystusa i dziękuję Panu za to, co będzie działał właśnie w małżeństwach. Więc chwała Panu, amen. Możemy zaklaskać do Pana Jezusa. Dzięki. Więc będziemy uwielbiać Pana Jezusa po to, żeby właśnie zwrócić swój wzrok ku Niemu i po to, żeby naprawdę wejść w to miejsce modlitwy, miejsce uwielbienia. Także powstańmy. Zachęcam Was, żebyśmy zamknęli oczy już teraz, nawet nie czekając na zespół, zaczęli stawać przed Panem w wierze, stawać przed Nim w tym przekonaniu, że On jest, On działa i On chce odpowiadać, tak jak już odpowiedział na nasze modlitwy, tak teraz chce dalej odpowiadać. I chcemy wielbić Tego, kogo znamy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Cię wielbić, wiedząc, jaki jesteś. Bo jesteś dobry, pełen łaski, i jesteś Bogiem, który chce nam dzisiaj błogosławić, który chce nas uwalniać, który chce nas leczyć i który chce dziś też przychodzić, by przemieniać nasze życie. Bądź uwielbiony, Panie.